Witam Państwa serdecznie. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać na temat najnowszego dziecka lustrzanki Canona EOS 5DS. Seria EOS 5, można powiedzieć, że zrewolucjonizowała rynek fotografii. Były to jedne z pierwszych aparatów, które miały tak dużą fizycznie matrycę, 36 na 24 mm. I każdy kolejny aparat serii 5D Mark II, 5D Mark III, w tej chwili 5DS i DSR, były rewolucją, a nie ewolucją. W dwóch najnowszych lustrzankach 5DS i DSR Canon zastosował matrycę o rozdzielczości niebagatelnej 50 milionów pikseli. Do tej pory rozdzielczości niespotykane w tego typu sprzęcie, ogromne rozdzielczości, dzięki którym możemy uzyskać ogromne powiększenia. Możemy praktycznie bezstratnie kropować wykonane zdjęcie lub uzyskiwać naprawdę ogromne formaty powiększeń na wydrukach. Zastosowanie tak dużej rozdzielczości pozwala uzyskiwać szczegółowość zdjęć niedostępną do tej pory dla aparatów małoformatowych. Takie rozdzielczości i szczegółowość zdjęcia były dostępne jedynie dla aparatów średnioformatowych. Jedyną różnicą pomiędzy najnowszymi modelami DS i DSR jest to, że w przypadku modelu DSR producent usunął sprzed matrycy filtr dolnoprzepustowy, filtr AA, dzięki któremu możliwe stało się uzyskiwanie nie tylko wysokiej rozdzielczości obrazów, nie tylko wysokiej szczegółowości obrazów, ale również obrazów niezwykle ostrych. Zastosowanie w aparacie tak dużej rozdzielczości wymusiło na producencie konieczność szybkiej obróbki danych. Dlatego Canon w tym modelu aparatu zdecydował się na zastosowanie aż dwóch procesorów DJIG6. Takie połączenie pozwoliło na wykorzystywanie dużej ilości zdjęć seryjnych. Aparat w serii jest w stanie robić 5 klatek na sekundę. W przypadku formatu JPEG praktycznie do zapełnienia karty. W przypadku formatu RAW jest w stanie fotografować ciągle z tą samą prędkością około 3 sekund, czyli wykona około 15 RAW-ów. W przypadku ustawienia najtrudniejszej dla aparatu kombinacji RAW plus JPEG aparat zaczyna zwalniać po wykonaniu 12 ujęcia. EOSy 5D i DSR zostały wyposażone w ten sam sprawdzony w EOSie 5D Mark III system ustawiania ostrości. To jest 61-polowy układ oparty o pola krzyżowe, które możemy grupować lub korzystać nawet z pojedynczego pola. Producent przewidział możliwość używania czułości od ISO 100 do 6400. Są to czułości natywne dla tej matrycy, z możliwością rozszerzenia o czułość 50 i 12800 w górę. Decydując się na upakowanie na matrycy tak dużej ilości pikseli, tym samym danie tak szczegółowych zdjęć użytkownikom, producent musiał wziąć pod uwagę to, żeby zdjęcia nie były poruszone poprzez drganie aparatu w momencie robienia zdjęcia. Dlatego też Canon zastosował specjalną krzywkę, dzięki której lustro, podnosząc się i upadając, pod koniec swojej pracy jest wyhamowywane. Ma to na celu zminimalizowanie drgań, nawet podczas używania ciężkiego, solidnego statywu, wtedy kiedy fotografujemy ze statywu. Drgania są minimalizowane, świetne rozwiązanie, które eliminuje nam nieostrości wywołane delikatnym drganiem aparatu w momencie robienia zdjęcia. Menu nowych EOS-ów jest tożsame z poprzednimi modelami, więc jest niezwykle intuicyjne. Canon EOS 5DS i 5DSR to narzędzia dla fotografów produktów, czyli fotografia studyjna, dla fotografów architektury, fotografii krajobrazu.